Pod koniec lutego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu odbyła się powiatowa gala przedsiębiorczości organizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach. W uroczystości wzięło udział ponad 150 osób, w tym te, które założyły w 2023 roku jednoosobowe działalności gospodarcze przy wsparciu dotacji z Urzędu Pracy. Podczas gali wyłowiono laureatów najlepszych i najciekawszych pomysłów na działalność gospodarczą założoną w 2023 roku ze wszystkich gmin powiatu polickiego. Wśród wyróżnionych znalazły się działalności zajmujące się m.in. protetyką, terapeutyką, edukacją, muzyką, medycyną estetyczną, pracą z dziećmi z trudnościami, projektowaniem czy terapią. Nagrody wręczali m.in. przedstawiciele władz samorządowych na czele ze starostą polickim Andrzejem Bednarkiem i przewodniczącym Rady Powiatu w Policach Cezarym Arciszewskim. W trakcie gali uhonorowano także firmy, które intensywnie inwestują w szkolenia swoich pracowników, dzięki środkom pochodzącym z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wyróżnienia wręczono w kategoriach najlepsza inwestycja w kadry i przykłady dobrych praktyk korzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.